Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, jak powstają nawyki i jak Ty, wykorzystując tą wiedzę, możesz właśnie zmienić swoje nawyki i przez to zmienić swoje życie. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! Na czym polega w ogóle to, że pojawiają się pewne nawyki w naszym życiu? Można na nie spojrzeć jako na pewien rodzaj autopilota. Autopilota, który ewolucyjnie wykształcił się nie tylko w naszym mózgu, ale też w mózgach wielu, wielu różnych zwierząt, w zasadzie większości zwierząt tych bardziej rozwiniętych, właśnie wytworzył się ten mechanizm nawyków, który nazywany jest w psychologii behawioryzmem, czyli właśnie teorią behawioryzmu, czyli przekładając to na nasze teorią właśnie zachowań, pewnych zachowań, które nie wykorzystują procesów myślowych za bardzo, czyli procesów kognitywistycznych, tylko są dla nas automatyczne, nie? I po co teraz takie autopiloty w naszym życiu? No przede wszystkim po to, że twój umysł nie jest w stanie cały czas wszystkiego robić świadomie, bo musiałbyś się zastanawiać, czy położyć lewą stopę, czy prawą stopę. Uczysz się tego jako małe dziecko, mam małego synka, więc widzę, jak on powoli uczy się z niemowlaka, który jeszcze niedawno nie mógł się przewrócić z pleców na brzuch, a już uczy się raczkowania, już raczkuje i pewnie za parę miesięcy będzie uczyć się chodzić, nie? Więc uczymy się tego gdzieś w swoim życiu, ale później już to jest dla nas jakaś czynność zupełnie automatyczna, nie? I różne inne czynności, łącznie właśnie z naszymi reakcjami i jakimiś zachowaniami automatycznymi. Te zachowania później kształtują to, jak będzie wyglądać nasze życie, bo część rzeczy, które robimy w życiu, jest świadoma, świadomie podejmujemy jakieś decyzje, obserwując świat, obserwując innych ludzi, naśladując, modelując to, co robią inni. Natomiast duża część naszych zachowań i duża część naszych w ogóle reakcji jest właśnie spójna z teorią behawioryzmu. Była to w ogóle teoria, która jeszcze na początku XX wieku była w zasadzie główną teorią w psychologii tego, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej. Bo Iwan Pawłow w roku 1927 zaczął przeprowadzać szeregi różnych eksperymentów i zauważył, że podczas tego, gdy psu podaje mięso, to psu wydzielała się ślina. Z pewnością widzieliście, moja ninja też wielokrotnie, jeśli pokazuje jej tylko jakieś jedzenie, to ślina od razu zaczyna spływać tutaj po ustach, nie? Ustach, u psa to się nie wiem nawet jak nazywa, po pyszczku, nie? I zaczyna ta ślina i kapać po prostu na podłogę, jak tego jedzenia nie dostanie, to będzie to kapać, aż się zrobi kałuża, nie? I on zauważył, że jeśli później, na przykład dając jedzenie jakieś, nie, równocześnie dzwonił dzwoneczkiem, akurat tam najpierw był dzwoneczek, a później mięso, nie, w takiej kolejności, natomiast robił to praktycznie równocześnie i po dłuższym tego typu właśnie warunkowaniu klasycznym, ten pies już później ślinił się nie tylko na widok jakiegoś jedzenia, czyli w tym przypadku mięsa, ale ślinił się również, kiedy tylko dzwoneczek występował, nie, czyli cały proces polega na tym, bo zaraz pokażę Wam to od strony takiej bardzo teoretycznej, psychologicznej, bo sam niedawno właśnie ten temat już po raz kolejny w swoim życiu przerabiałem, konkretnie robiąc teraz właśnie doktorat z psychologii. Zresztą dostałem za niego nawet tutaj, pochwalę Wam się, to były akurat różne teorie uczenia się, dostałem właśnie tutaj gratulacje właśnie od naszego dziekana Uniwersytetu właśnie California Coast University, cały list w ogóle o tym, że właśnie wspaniale zaliczyłem ten przedmiot. Zresztą dostaję tego typu rzeczy właśnie częściej. Tu mam na przykład z filozoficznych podstaw edukacji też tego typu właśnie certyfikat, gratulacje na przerobienie w ogóle tego tematu. Także siedziałem nad tym sporo i dzisiaj chcę Wam to wytłumaczyć i od strony takiej bardzo naukowej, ale również od strony praktycznej, jak Wy tą wiedzę później możecie wykorzystać. Będziecie mieć tutaj po obejrzeniu tego filmu konkretne podstawy właśnie z teorii behawioryzmu, nie? Więc jak to wygląda od strony w ogóle psychologicznej? Wygląda to tak, że mamy jakiś czynnik neutralny, czyli ten dzwoneczek, nie? I mamy też czynnik nieuwarunkowany, czyli mięso. Mięso po prostu naturalnie powoduje odpowiedź nieuwarunkowaną, czyli ślinienie. Coś, co jest wbudowane w myślenie, w mózg tego psa naturalnie, nie? Jest to naturalne mechanizm po prostu, gdzie przed jedzeniem wytwarza się ślina, która nie tylko właśnie sprawia, że łatwiej nam ten pokarm pogryźć, przełknąć, ale też już zachodzą procesy trawienne. Również ślina psa ma bardzo dużo różnych jeszcze dobrych tam
Bardzo dużo różnych, między innymi jakieś tam działanie antywirusowe czy antybakteryjne, już dokładnie nie pamiętam jak to jest, natomiast jest całkiem dobrą dla niego sprawą, nie? I teraz jak on widzi jedzenie, no to automatycznie ta ślina zaczyna się wydzielać, tak funkcjonuje jego organizm. I teraz jeśli popatrz, wzięliśmy sobie, uwarunkowaliśmy po prostu ten czynnik neutralny, czyli ten dzwoneczek, równocześnie z podaniem mięsa, nie? Czyli mieliśmy dwa czynniki, które powodowały cały czas to ślinienie się i po pewnym czasie one zostały na tyle połączone, że później już sam dzwoneczek powodował tylko ślinienie się. Czyli mamy na początku mięso, powoduje ślinienie się. Następnie dokładamy dzwoneczek, dalej mamy ślinienie się, później odkładamy mięso i mamy już ślinienie się tylko i wyłącznie na podstawie tego dzwoneczka. I w dużym skrócie na tym polega warunkowanie klasyczne. Ty też możesz zobaczyć właśnie, że tego typu procesy zachodzą w twoim ciele, nie? W twoim ciele. Na przykład, kiedy widzisz w sklepie gdzieś jakiś baton, nie? I powiedzmy, chcesz unikać słodyczy ze względu na zdrowie, żeby polepszyć swoją sylwetkę, no ale głównie dla zdrowia, że nie ma tam nic zdrowego, po prostu cukier i jakaś chemia, nie? Więc widzisz jakiegoś tam batona i automatycznie widząc go, w twój mózg już dostaje sygnał, że ten baton to jest coś dobrego, więc kup go, nie? Więc powoduje to zachowanie, że ty kupujesz tego batona, później go zjadasz, nie? I możesz teraz wykorzystać to, zaraz przejdziemy do warunkowania instrumentalnego, właśnie warunkując samodzielnie, z czym kojarzysz ten baton. Czy kojarzysz go właśnie równocześnie z czymś pysznym, nie? Co da ci chwilową, w krótkim okresie, da ci jakąś nagrodę w postaci właśnie tego, że no dostarczysz cukru do organizmu, twój cały organizm troszkę zwolni, poczujesz się bardziej zrelaksowany, ale to chwilowo tylko, bo później wpłynie to negatywnie w długim terminie na twoje zdrowie i na twój cały organizm, nie? Więc możesz to uwarunkować również, żeby skojarzyć sobie z tym batonem coś złego, bo to właśnie wymyślili panowie Edward Thorndike i później Frederick Skinner, czyli dwóch właśnie behawiorystów, którzy no mniej więcej tam w połowie XX wieku prowadzili szereg eksperymentów. Zobaczcie, że ta wiedza w ogóle nie jest taka stara, nie? Że nie jest tak długo z nami, bo to jest zaledwie kilkadziesiąt lat, kiedy psychologia w ogóle cokolwiek ogarnia. A ja słuchajcie, ucząc się właśnie różnych rzeczy, nawet właśnie z jakichś tematów najnowszych, to widzę, że większość różnych teorii, zwłaszcza jakichś bardziej skomplikowanych teorii, to jest efekt 20 ostatnich 30 lat, więc to jest bardzo młoda dziedzina w ogóle nauki i więcej tak naprawdę w psychologii jest różnych pytań niż odpowiedzi, ale akurat behawioryzm został w miarę dobrze tutaj przez ludzi właśnie ogarnięty, nie? No i właśnie, Thorndike, później Skinner prowadzili różne eksperymenty, nie? Eksperymenty, które no nie do końca moglibyśmy nazwać moralnymi na dzisiejsze czasy, bo robili eksperymenty na zwierzętach, czasem bolesne eksperymenty, podłączali je do prądu na przykład i patrzyli jak reagują, czy znajdą ucieczkę jakąś na szczurach, na psach, na kotach, na gołębiach. Stworzył nawet Skinner właśnie tak zwaną skrzynkę Skinnera, czyli właśnie dla szczurów miejsce, w którym szczur po zrobieniu czegoś otrzymywał na przykład jedzenie, nie? Czyli szczur uczył się na przykład, żeby coś tam poruszyć jakąś dźwignię i dzięki temu wyskakiwało mu jedzenie, co zostało doskonale właśnie prezentowane w takiej ciekawej kreskówce, którą na YouTubie możecie znaleźć, Rats on Cocaine. Polecam sobie poszukać, strasznie odkręcony temat i w ogóle, no ale ma to jakiś swój urok. Natomiast właśnie tam tego typu skrzynki były z tym jedzeniem. No i słuchajcie, on zauważył, że można właśnie te zachowania modyfikować, nie? Czyli nie tak jak na zasadzie właśnie tych prostych eksperymentów, które wcześniej jeszcze wykonywał Pawłow, którymi możemy tłumaczyć nawet różne fobie czy strach przed zwierzętami, tylko że możemy mieć wpływ później większy na to. Możemy pewne zachowania, które są pożądane, możemy je wzmacniać, nie? A pewne zachowania możemy ograniczać, takie, które są niepożądane. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i to będzie miało duży wpływ na twoje życie, jeśli zastosujesz to odpowiednio i się tego nauczysz przede wszystkim i zrozumiesz, o co w tym chodzi. Bo chodzi o tym, że popatrz, występuje jakieś zachowanie i jeśli wystarczająco szybko po tym zachowaniu, to jest ważne, żeby to było szybko, ty na przykład dasz jakiś czynnik wzmacniający, to zachowanie, jeśli to będzie robione konsekwentnie przez jakiś dłuższy czas, to zobaczysz, że to zachowanie zacznie występować coraz częściej. To jest ważne przy wychowywaniu dzieci, przy tresowaniu psa, dokładnie właśnie wykorzystujemy behawioryzm, ale również przy tresowaniu samego siebie, bo masz z pewnością różne nawyki, różne zachowania, których chciałbyś uniknąć. Na przykład zmienić trochę swoje nawyki żywieniowe, zmienić nawyk porannego wstawania, zmienić to, żeby przestać się obawiać pewnych rzeczy, zmienić to, żeby
Zacząć na przykład rozmawiać z obcymi ludźmi bez jakiegoś większego strachu, żeby przestać się bać pewnych rzeczy. Właśnie tutaj te mechanizmy mogą ci bardzo pomóc i zrozumienie tych mechanizmów i później zastosowanie ich. I możemy mieć czynniki wzmacniające, takie kiedy coś komuś dajemy dobrego, albo zabieramy coś złego, nie? Czyli jak dajemy coś dobrego, to może być na przykład pochwała, mogą to być jakieś rzeczy materialne, które dajemy, na przykład pieniądze, nie? Na przykład możliwość robienia czegoś, co lubisz. Dla mnie na przykład te czynniki wzmacniające polegają na tym, że popatrz, jeśli ja postawię sobie jakieś cele, nie, i mam do wykonania jakieś zadania. Danego dnia na przykład postanawiam sobie, że przygotuję dla was scenariusze do dwóch filmów, nagram później te dwa filmy, później zmontuję te filmy i tak dalej, nie? I w ten sposób ja na przykład siebie uczę właśnie do zachowań, żeby być efektywnym, żeby właśnie dobrze planować swój czas, to na przykład robię sobie tak, że okej, jeśli zrobię te wszystkie rzeczy rano, nie? I je wykonam, to moją nagrodą za to będzie to, że ja mam na przykład cały później wolny dzień i mogę już robić rzeczy zupełnie niezwiązane z jakimkolwiek moim biznesem, niezwiązane z pracą, niezwiązane z jakimś właśnie generowaniem wartości dla innych ludzi, tylko mogę sobie pływać na przykład w basenie, spędzić ten czas ze swoim psem, ze swoim synkiem, z żoną, czy pójść na rower, robić jeszcze jakieś inne fajne, ciekawe rzeczy, nie? Więc w ten sposób na przykład ja siebie nagradzam i dzięki temu wzmacniam te zachowania produktywne. Staram się wtedy, żeby zrobić jak najlepiej, jak najszybciej to, co zaplanowałem sobie do zrobienia, a następnie później już cieszyć się właśnie czasem wolnym. Można też odbierać jakieś zachowania, na przykład nieprzyjemne. Popatrz, jak ludzie robią. Tu możemy spojrzeć na przykład na zdradę. Popatrz, powiedzmy, że mąż zdradza swoją żonę, nie? Czyli robi coś złego. Ale do momentu, kiedy ta żona się nie dowie, to ona tak naprawdę nie odczuje tego złego. Tak naprawdę ona w sumie może żyć szczęśliwie. Jeśli nie dowie się do końca, do śmierci tego męża, to w zasadzie będzie mieć szczęśliwe życie. Więc po jaką cholerę ten gość, skoro powiedzmy, że popełnił błąd, nie chce tego nigdy więcej robić, nie? Po jaką cholerę on mówi tej żonie, psując na przykład, doprowadzając później do rozwodu, rozwalając całą rodzinę, psując jej życie, odbierając jej na przykład zaufanie do mężczyzn już na całe życie i sprawiając jej wiele cierpienia, dlaczego on na przykład później on jej mówi o tym, nie? Ponieważ dla niego powiedzenie jej nie jest dla niej, to jest dla niego, bo on na przykład czuje, że cały czas ten ciężar zdrady, nie, że ją oszukał, że ją zawiódł, że zrobił coś złego i on chce zrzucić z siebie ten ciężar, czyli odebrać, popatrz, jemu zostanie odebrane przez to, że on jej powie, odebrane to nieprzyjemne uczucie, że cały czas on żyje w stresie, nie, że co jak ona się dowie i tak dalej. Więc decyduje się w pewnym momencie jej powiedzieć, pomimo tego, że dla niej to jest bardzo niekorzystne, nie, decyduje jej się powiedzieć, żeby zrzucić z siebie coś złego, nie, czyli dla niego to jest wtedy też czynnik wzmacniający, nie? Sprawiający, że on decyduje się właśnie na tego typu zachowanie, żeby jej o tym powiedzieć. Ale nie o zdradzie dzisiaj tutaj sobie mówimy, bo to jest temat długi i ten nie wystarczy nam czasu. Natomiast możemy również mieć czynniki jakieś karzące, nie? Czyli na przykład zachowania niepożądane mogą być czynniki karzące, czyli karzące czynniki typu na przykład, że ktoś dostanie jakąś uwagę słowną, nie? Że coś zostanie mu odebrane, ale w tym przypadku odebrane coś dobrego. Na przykład jak mama zabierała ci kabel od internetu, jak byłeś mały, ja pamiętam, mi się zdarzyło, że rodzice zabrali od komputera parę razy kabel i to właśnie była idealny przykład tych czynników karzących. One się nazywają negatywne, pozytywne, ale już nie będę tutaj wam wprowadzał tych pojęć psychologicznych, bo wam się to pomiesza, nie? Więc po prostu czynnik karzący był taki, że zostało zabrane coś dobrego, czyli zabrany kabel od komputera, jak na przykład z bratem coś tam nabroiliśmy, nie? Mogą też być czynniki, które są złe na przykład, nie? Czyli można karać kogoś w zły sposób. Dobre to są na przykład jakaś właśnie nagana, ale też nagana nie polegająca na tym, że my kogoś dołujemy i ciśniemy i mówimy, że jest głupek, bo w ten sposób niszczymy jego psychikę, niszczymy jego pewność siebie. Ale nagana na przykład, żeby wytłumaczyć dobrze, powiedzieć mu, że zrobił coś złego i tak dalej, nie? Może być, że ktoś musi naprawić na przykład to, co zbroił, że musi zapłacić pieniądze za to, można komuś właśnie odebrać czas wolny, na przykład dziecko, zabrać mu możliwość bawienia się ulubionymi zabawkami, na przykład dopóki nie posprząta pokoju i tak dalej, albo na przykład jak coś nabroiło, zrobiło coś źle, jest niegrzeczne, no to właśnie wtedy odbiera mu się to, coś, co lubi robić, nie? I w ten sposób uczymy na przykład to dziecko, które jeszcze nie ma do końca rozwiniętych tych zdolności związanych z myśleniem kognitywnych, uczymy je właśnie, żeby
te zachowania wykazywało, których pragniemy. Ale są też właśnie złe, kiedy jakieś fizyczne, że kogoś się zbije, że kogoś na przykład właśnie się skarci słowem, ale nie w ten sposób właśnie, żeby mu coś wytłumaczyć, żeby mu, no, na niego się może zdenerwować trochę, ale właśnie złym czynnikiem jest, jeśli my uderzamy w czyjąś pewność siebie, mówimy komuś, że jest głupek, że do niczego się nie nadaje i tak dalej. Są bardzo złe rzeczy, niszczenie kogoś psychiczne, nie? Czy nawet złym czynnikiem jest to, że na przykład dziecko, które zrobiło coś złego, na przykład musi uczyć się więcej. Bo wtedy my wiążemy to uczenie się jako, że to jest jakaś kara, nie? Czyli ona automatycznie w swojej głowie połączy właśnie naukę z czymś złym, no i wtedy wiadomo, jakie efekty będą, nie? Jeśli my przestaniemy na przykład wzmacniać jakieś zachowania, to równocześnie, jeśli one jeszcze nie weszły tak mocno właśnie, jak to się mówi, w krew, nie? Czyli nie zostały odpowiednio uwarunkowane, no to one mogą zacząć zanikać. Może zajść generalizacja, czyli na przykład, powiedzmy, dziecko poszło raz do szkoły, nie? Posła raz do szkoły, trafiło na jakiegoś złego nauczyciela, który jest, krzyczał właśnie, w jakiś sposób uraził ego tego dziecka i później dziecko już generalizuje to na wszystkich nauczycieli i na wszystko, co związane ze szkołą, że to jest po prostu złe miejsce, nie? Tworzą się różne przesądy w ten sposób, że ludzie, popatrz, generalizują, że raz na przykład on zobaczył, że czarny kot przebiega mu przed samochodem i za chwilę miał wypadek, nie? I generalizuje to, że zawsze jak czarny kot przebiegnie, to musi się stać coś złego. Mogą być Można rzeźbić pewne zachowania w ten sposób, czyli na początku wzmacniać na przykład nie do końca dobre zachowanie, ale takie, które już daje nam jakiś postęp, nie? Czyli powiedzmy dziecko, które chcemy, żeby posprzątało pokój, to wzmacniamy to, jak ono na początku tylko trochę uprzątnie te zabawki, później wymagamy coraz więcej i to zachowanie stopniowo się kształtuje właśnie na takie, które chcemy, nie? I my możemy właśnie wykorzystać te procesy w swoim życiu, bo jest to coś naturalnego, tak jak mówię, jest to coś, co dotyczy nas jako ludzi, bardzo pierwotne, bo łączymy to z wieloma innymi zwierzętami na przykład i te procesy właśnie zachodzą tak samo u ludzi, jak i u zwierząt i możemy w ten sposób właśnie swoje zachowania pewne wzmacniać albo zachowania niepożądane w jakiś sposób właśnie sobie odbierać. W wyzwaniu 90 dni uczymy was właśnie czegoś, co nazywa się schemat Dickensa. Schemat Dickensa, który został później stworzony właśnie na podstawie behawioryzmu przez Tonego Robbinsa, gdzie na przykład ty starasz się w mózgu skojarzyć swoje marzenia, działanie, osiąganie twoich celów, skojarzyć z czymś fantastycznym, nie? A z kolei działania niepożądane, jakieś nawyki, które chcesz zmienić, rzeczy, które jakieś nałogi na przykład, czy coś złego, z czymś bardzo złym. I robimy to wielokrotnie po to, żeby właśnie w swojej głowie równocześnie te rzeczy ze sobą skojarzyć. Bo nasz mózg można by porównać po prostu, no, zresztą on jest, pewnym przepływającym prądem, nie? Gdzie ten prąd przepływa i różnymi ścieżkami się kieruje, nie? I pewne na przykład informacje czy bodźce prowadzą do pewnych reakcji, pewnych efektów. I im więcej razy to robimy, tym te kable, które ten prąd przewodzą, to jest oczywiście bardziej skomplikowane, bo tam i prąd i reakcje chemiczne zachodzą, ale ogólnie tym po prostu te ścieżki stają się coraz bardziej wyrobione. I teraz jeśli ty kształtujesz jakiś nawyk, to ten nawyk właśnie będzie w tobie na początku, jeśli zrobisz to raz, dwa razy, trzy razy, no to on będzie tylko na chwilkę, nie? To zacznie się ta ścieżka powoli tworzyć. Natomiast jeśli będziesz to robić dłużej warunkować, to zobaczysz, że on będzie coraz bardziej automatyczny. Coraz mniej będzie trzeba o tym myśleć, coraz bardziej będzie to zachodzić zupełnie automatycznie. I właśnie między innymi wyzwanie 90 dni jest tak efektywne, ponieważ ten program trwa 90 dni. Codziennie wyrabiasz sobie przede wszystkim nawyk tego, żeby się rozwijać, nie? Żeby się rozwijać, żeby codziennie chociaż ten 1% dołożyć sobie nowej wiedzy, jakichś lepszych zachowań, ulepszyć to swoje życie chociaż w jakimś małym procencie. Dodatkowo jeszcze pracujemy właśnie nad różnymi negatywnymi, pozytywnymi nawykami. Oczywiście jest tam jeszcze dziesiątki innych tematów, które poruszamy, ale ważnym jest właśnie to, że przez ten program po prostu przez 90 dni cały czas ty tak jakbyś był po prostu jakąś bryłką jakimś kawałkiem po prostu wykopanego kamienia i my z tego po prostu później szlifujemy, wyodrębniamy ten diament i później szlifujemy ten diament. W ten sposób to właśnie działa, nie? I stopniowo, po prostu małymi krokami, to doprowadza cię do wielkiej zmiany. Dlatego od razu, zanim jeszcze ten film dzisiejszy skończę, to chcę zaprosić cię gorąco na darmowe szkolenie, które poprowadzę dla was już w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Będzie to szkolenie właśnie na temat tego, jak pozbyć się różnego rodzaju blokad i ograniczeń z twojej głowy. Czyli jak dotrzeć przede wszystkim do tego, do tych jakichś negatywnych nawyków w myśleniu, które dotychczas nie pozwalały ci tego, żeby na przykład znaleźć miłość twojego życia, czy stworzyć wspaniały
cały związek, czy zarobić duże pieniądze, czy utrzymać później te pieniądze, które zarobisz, czy popracować nad swoją sylwetką, czy zbudować pewność siebie, czy jakieś inne rzeczy jeszcze, których nie udało ci się w życiu osiągnąć, żeby właśnie znaleźć czynniki, które za to odpowiadają, różne błędne przekonania i później pozbyć się ich raz na zawsze ze swojej głowy. Jeśli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu zupełnie za darmo, pod tym filmem znajdziesz linka właśnie, więc zapisz się od razu, skorzystaj z tej szansy, bo szkolenie jest darmowe zupełnie dla was w niedzielę o 17 przez internet, nie trzeba nigdzie jeździć, bardzo wygodnie, można uzyskać bardzo, bardzo wartościową wiedzę, bo pokażę wam właśnie konkretną strategię, jak zmienić swoje różne przekonania i blokujące was jakieś ograniczenia w swojej głowie. A wracając do dzisiejszego filmu, popatrz, w jaki sposób teraz ty możesz to zastosować w swoim życiu. Już podam ci kilka przykładów, które niekoniecznie będą do końca takie zgodne z cenzurą, bo popatrz, chcesz na przykład skojarzyć sobie jakieś jedzenie, którego chcesz po prostu zacząć unikać, nie chcesz jeść czegoś, powiedzmy jakichś słodyczy, fast foodów, czegoś, co ci nie służy w długim terminie, ale co na przykład jest dla ciebie tak dobre teraz, że nie jesteś w stanie sobie tego odmówić. To popatrz, wystarczy, że w swojej głowie zaczniesz kojarzyć to jedzenie z czymś obrzydliwym. Z czymś obrzydliwym. Tak działa w ogóle właśnie cały mechanizm ewolucji u zwierząt, które na przykład jeśli zjadły jakiś pokarm, powiedzmy nie jeszcze śmiertelny, ale już bardzo niekorzystny, to na przykład problemy z żołądkiem różne powodują, że później już to zwierzę tego pokarmu w życiu nie ruszy. To jest taki automatyczny mechanizm. My też jako ludzie tak mamy, nie? Że jak coś z czymś się strujemy, to przez pewien czas nie chcemy za bardzo tego typu jedzenia jeść. Na przykład pić na kacu. Większość osób nie chce. Więc popatrz, co można zrobić. Na przykład masz tego batona. To zacznij sobie wyobrażać w swojej głowie, że ten baton po prostu nagle przychodzi twój pies właśnie i zwymiotuje na ten baton. Albo zrobi coś nieprzyjemnego drugą stroną swojego ciała. I zacznij to sobie wyobrażać. Im bardziej będziesz to robić ze szczegółami, czyli stanie się to bardziej dla ciebie obrzydliwe, okropne, tym bardziej twój umysł skojarzy właśnie to jedzenie, tym silniej skojarzy to jedzenie z czymś negatywnym. Jeśli będziesz to robić wystarczającą ilość razy, to zobaczysz później, że absolutnie odejdzie ci ochota na w ogóle jedzenie tego typu. Również możesz na przykład usunąć jakieś negatywne zachowania ze swojego życia. Palisz papierosy, to zacznij wyobrażać sobie tego papierosa z czymś obleśnym, z czymś obrzydliwym, najgorszym, co ci może się przydarzyć. Zacznij sobie wyobrażać, jak będzie wyglądać twoje życie za rok, za 5 lat, twoje zęby, twoje płuca, twoje zdrowie, rak, jak się fajnie rozwija już w twoim organizmie. Zacznij myśleć za 10 lat, jak będziesz leżeć na przykład już z rakiem, wiedzieć, że zostało ci pół roku twojego życia, jak spojrzysz na swoją rodzinę, swoje dzieci, tak żeby maksymalnie nacechować właśnie to połączenie emocjami negatywnymi i później pozytywne emocje skojarzyć właśnie ze zmianą tego zachowania. Jak możesz wykorzystać na przykład, żeby wzmacniać dobre zachowania? To jest to, żeby na przykład kończenie zadań. Chcesz kończyć jakieś zadania, to zawsze zacznij nagradzać się za skończone zadanie jakieś. Na przykład tym, że właśnie później masz już cały wolny dzień. Robisz sobie wolny dzień do wieczora, nic już cię nie interesuje, na niczym się nie skupiasz, kojarzysz z tym relaks i taki spokój ducha, że schodzi z ciebie po prostu jakieś ciśnienie. Zacznij sobie kojarzyć na przykład z przeczytaniem książki, z porannym wstawaniem. Popatrz, jeśli dla ciebie poranne wstawianie kojarzy się z tym, że jest ci nieprzyjemnie, jest zimno na przykład w zimie, nie? I nie chce ci się wyjść spod tej kołdry. Chciałbyś jeszcze pospać, a tu drzemki cały czas, później trzeba wyjść, iść do pracy i tak dalej, nie? Zacząć ten dzień, gonić rano, nie chce ci się tego robić. To zacznij tworzyć swoje poranki, żeby były czymś wspaniałym. Żeby coś, co najbardziej lubisz w życiu robić, coś, co daje ci największą wartość, robić z samego rana. Lubisz na przykład biegać? Zacznij biegać z samego rana, zaraz po przebudzeniu. Bo zobaczysz, że stopniowo coraz chętniej będzie ci się wstawać. Ja od kiedy zacząłem te rzeczy wprowadzać w swoim życiu już kilkanaście lat temu, to ja uwielbiam poranki. Ja uwielbiam, bo pierwszy, ja uwielbiam na przykład siłownię, nie? Trenuję praktycznie codziennie na siłowni i pierwszą rzeczą w ogóle, którą robię właśnie po wstaniu, to jest pójście od razu na trening. To jest pójście na trening, akurat siłownię mam w domu, więc daleko chodzić nie muszę, ale to jest pierwsze, co robię. I dlatego ja nie mam czegoś takiego rano, żebym leżał na przykład, nie wiem, na telefonie siedział pół godziny, czy włączał 10 drzemek, czy spał do południa, czy coś takiego, bo pierwszą rzeczą, jak otwieram oczy, to jest to, że ja mogę zrobić kolejny trening, że mogę kilogram więcej wziąć na biceps, że mogę na przykład poczuć się świetnie właśnie napompowany, jest ta pompa zawsze po treningu fajne uczucie, nie? I ja skojarzyłem te poranki z czymś świetnym, czytam książki rano, uczę się czegoś, uczę się języka, uczę się
do swojego doktoratu, więc robię rzeczy, które najbardziej lubię robić, na przykład z samego rana i dlatego łatwo mi się wstaje. Później na przykład zabieram się za rzeczy, które dotyczą moich biznesów, czy dotyczą rozwoju, czy robienia czegoś dla innych ludzi, na przykład jak teraz nagrywanie tego filmu i też to robię, nie? I robię te rzeczy najefektywniej, jak potrafię, dlatego, bo wiem, że jeśli je skończę, jeśli zakończę pewne zadania, to później mam już cały wolny dzień zupełnie dla siebie, na przykład właśnie na relaks. Więc to jest bardzo ważne, żeby zacząć te rzeczy wykorzystywać. Dzisiaj dałem Ci tu wiedzę, która w zasadzie jest esencją właśnie behawioryzmu. Oczywiście tam jest wiele jeszcze różnych czynników z tym związanych, ale nie chcę tego filmu komplikować, więc masz zadanie domowe, żeby po pierwsze zapisać się na niedzielny webinar o godzinie 17, ale druga rzecz, żeby popracować nad jednym ze swoich nawyków i napisać tu w komentarzu później, jak Twoje efekty idą. No więc widzimy się w niedzielę o 17 na tym szkoleniu, widzimy się, przypominam, też w styczniu na Szkole Wygranych, więc kto jeszcze nie ma biletu, niech sobie rezerwuje na stronie szkoławygranych.pl. No i do zobaczenia. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!